No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Jak widzicie, za mną motocykl Honda XL750 Transalp. Motocykl, którym zrobiłem do tej pory przeszło 780 km. Obładowany kuframi, z pasażerem, sporo po trasie, sporo po mieście, trochę po szutrach. Nazbierało się bardzo dużo do powiedzenia na jego temat, także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam na recenzję tego motocykla. I tak generalnie rzecz ujmując, to powiedziałbym, że to jest motocykl bardziej do jazdy po mieście, wokół komina i na takie średnie dystanse, nie za jakieś długie wycieczki. Nie zabierałbym go na wypad w jakieś stepy akarmańskie i tego typu klimaty, bardziej do takiej jazdy codziennej. Jeżeli ktoś lubi sobie pojeździć, nie wiem, po Polsce, pozwiedzać i tak dalej, to też się jak najbardziej nada, aczkolwiek w moim odczuciu nie jest to motocykl, który nadaje się do bicia wielu kilometrów. Motocykl napędzany jest przez dwucylindrowy, czteroosobowy, ośmiozaworowy, rzędowy silnik o pojemności 755 cm, który generuje 91,8 konia przy 9,5 tysiącach obrotów, czyli dosyć wysoko, oraz maksymalny moment obrotowy wynoszący 75 N, który mamy dostępny przy 7250 obrotach. Motocykl zatrzymują z przodu podwójne tarcze 310 mm z dwutłoczkowym zaciskiem oraz tylny hamulec 256 mm tarcza z jednotłoczkowym zaciskiem. Z przodu zawieszenie szoła 43 mm, skok 200 mm, z tyłu wahacz ProLink ze skokiem 190 mm. Do tego dochodzą nam szprychowe kółka, rama typu diament, bak mieści w sobie 16,9 litrów paliwa, zużycie producent podaje jako 4,35 litra na 100 km, wysokość siedzenia to 850 mm, tutaj macie opcję jeszcze dołożenia kanapy, która obniża ten motocykl, całość waży 208 kg i na chwilę obecną kosztuje 48 900 w podstawowej wersji. Oczywiście musicie pamiętać, że jak to obecnie w tych motocyklach, znajdziecie do niego całą po prostu masę dodatków. I mówiąc masę dodatków, mam na myśli to, że jest tego po prostu od groma. Możecie sobie założyć osłonę na ręce, grzane manetki, większą szybę, tak jak mówiłem, inną kanapę, która obniża trochę wysokość siedzenia, centralną stopkę, kufry, jakieś tam dodatkowe deflektory do osłony przed wiatrem na nogi, z boku szyby, jakieś naklejki zabezpieczające, no po prostu jest tego multum, łącznie z quickshifterem, który generalnie bym polecał, ale o tym za chwilę. Sztuka, którą dostałem na testy, tak na dobrą sprawę, nie posiada na sobie zbyt wielu dodatków, poza tą osłoną chłodnicy, poza tymi kuframi, centralną stopką, to w zasadzie jest to podstawowa wersja. No i oczywiście motocykl jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Macie cały czarny, macie taki szarawy i macie taki, jak widzicie tutaj, czyli biało-czarny. A teraz zaczynamy punktować motocykl. Zaczynamy punktować motocykl, moi drodzy, ponieważ, tak szczerze powiedziawszy, oczekiwałem czegoś innego po tym motocyklu. Jeśli chodzi o motocykle klasy Adventure, to przed oczami staje mi od razu motocykl, na który wsiadam, jeżeli jest zatankowany, przejeżdżam do wyjeżdżenia paliwa w baku i dopiero jestem zmuszony do zatrzymania się gdzieś tam, podtankowania, chwili odpoczynku, jeżdżenia dalej w drogę. Powiem Wam, że na tym motocyklu to się nie udało, po prostu z tego powodu, że kanapa mi nie leży, mi osobiście pod moim tyłkiem, który nie jest jakiś tam, wiecie, książęcy, bo jeździłem ścigaczami robiłem po 230-250 km z przysiadu i to było do zrobienia, po prostu nie bolał mnie tyłek. W tym motocyklu niestety takiej opcji nie było i nie tylko mówię o sobie jako kierowca, ale również pasażer. No, zmęczenie tyłka odczuwaliśmy po jakichś tam 120-130 km. Zależy, jaka była droga, czy nam bardzo trzęsło, czy nie. Czasem było to trochę dłużej, czasem było krócej. W każdym razie ta kanapa nie jest po prostu zbyt wygodna. Teoretycznie jest szeroka, teoretycznie nie jest jakoś wybitnie twarda, ale miałem takie wrażenie, jakby ona była zdecydowanie węższa. Tak jak już wsiadałem sobie na ten motocykl i jechałem, to
Miałem wrażenie, że mam wąską kanapę i że brzegi tej kanapy wbijają mi się po prostu w tyłek. Również moja pasażerka narzekała na pod tym względem na to, że no, po przejechaniu tych 100 km zaczynało się już robić słabo. W związku z tym, jak zapewne się domyślacie, my na przestrzeni tych, no powiedzmy, 650 km przejechanych razem robiliśmy sobie całkiem sporo przerw. Kolejna rzecz, która nie daje mi spokoju, to ta standardowa szyba, która teoretycznie ma dać nam komfort jazdy i sprawić, że to wszystko będzie aerodynamiczne i będzie przyjemne i ten wicher będzie poza nami i tak dalej. Ale ja przy 1,82 m wzrostu, siedząc na tym motocyklu, odczuwałem to w taki sposób, że przy 80 na godzinę robiło się już naprawdę głośno. Powyżej tego robiło się jeszcze głośniej, jak dochodziliśmy do takich prędkości przelotowych 120-140. No to powiem Wam szczerze, że nawet zakładając, że jeździcie sobie 90 na godzinę, to już jest taka prędkość, przy której z tą oryginalną szybą należy mieć stopery w uszach, bo inaczej po prostu nie idzie wysiedzieć. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że o ile jeszcze mi nie rzucało głową, ale mojej pasażerce, która siedziała tuż za mną, już troszeczkę to doskwierało i też było bardzo mocno czuć, że trafia nas pęd powietrza po barkach, tak? Czyli cały tułów jak gdyby był chroniony przez tą szybę. Teoretycznie front mojej głowy również, bo nawet nie dostawałem powietrza przez przedni wlot w kasku. Natomiast boki dostawały troszeczkę tym podmuchem. Z kolei spodobało mi się to, że ta owiewka, ten szeroki przód, całkiem dobrze radził sobie z osłoną moich kolan, piszczeli. I oczywiście, no opartego możecie powiedzieć, że się czepiam, ale jednak wychodzę z założenia, że jeżeli coś ma bić rekordy pokonanych kilometrów, to powinno być po pierwsze wygodne i umożliwić mi przejechanie z punktu A do punktu B bez bólu tyłka, a dwa, chciałbym po prostu, żeby tutaj seryjnie już była większa szyba. Oczywiście możecie sobie taką szybę wziąć, dokupić, to jest akcesoryjna szyba, przeznaczona, dedykowana, wiadomo, jest szersza i jest wyższa. Kolejna rzecz, która mi się tutaj nie podoba, to światła. Niby wszystko mamy w LEDach, niby mamy jakieś tam fajne opcje, typu te automatycznie wyłączane się kierunkowskazy. Mamy też system awaryjnego hamowania, czyli tam pulsuje nam tylna lampa w momencie, kiedy bardzo gwałtownie hamujemy. Oczywiście tam też odpalają nam się kierunki, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast lampa z przodu sprawia, że nie chciałbym naprawdę długo jeździć po nocy na tym motocyklu, ponieważ niby jest to LED, ale tak samo jak w Hornecie, bo jest to ta sama lampa, na moje oko niestety przed motocyklem rysuje po prostu takiego wąskiego banana zaokrąglonego światła i po prostu na mój gust tego światła jest za mało, po prostu. Długie światła z kolei są bardzo mocno punktowe, celują bardzo daleko przed motocykl, także jak jedziecie sobie, nie, powiedzmy jakimś lasem, jest to fajne, bo odpalacie sobie długie światła i one Wam rozświetlają wszystko, co jest na kilka kilometrów, powiedzmy, przed Wami, jeśli widzicie słupki i znaki. Natomiast niewiele więcej dodają do rozświetlenia tej trasy przed Wami, a tak jak Wam mówię, ten banan, który trafia na asfalt przed motocyklem, jest zbyt wąski i na moje oko znajduje się zbyt blisko. Gdyby zaczynał się w tym miejscu, gdzie się znajduje, ale ta wiązka światła byłaby dłuższa, byłoby zdecydowanie lepiej. Silnik generalnie mamy ten sam, co w przypadku Horneta. Oczywiście jest pewnie inaczej zestrojony, mamy inne przełożenia na zębatkach. Natomiast tutaj ta masa też już robi różnicę, tak? Kiedy jeździłem sam bez kufrów, to było całkiem w porządku, jeździło się w sposób zbliżony do tego, co odczuwałem na Hornecie, tak? Czyli czuć było, że ten motocykl chce jechać, że ma ten potencjał, że odkręcicie mu gaz i on pojedzie. Natomiast kiedy doszły już bagaże, kiedy doszedł pasażer, odczuwalnym stało się to, że ten ciężar motocykl czuje, tak? Objawiało się to tym przy przyspieszeniach, na wyprzedzaniu, powiedzmy, kiedy jechałem jakieś 120 na godzinę, coś chciałem sobie wyprzedzić, czy przyspieszyć, czy tam przy 100 na godzinę to już w ogóle, ale na tym szóstym biegu, o ile jeszcze w Hornecie można było sobie śmiało z tym jechać, o ile sam mogę sobie śmiało tak jechać, o tyle z pasażerem trzeba się już było przekopywać do czwórki, żeby motocykl dostał tego zrywu, tego pędu, który pamiętam z Horneta, z tego silnika, tak? Po prostu więcej poszarpywania, więcej drgań,
I w związku z tym ja tutaj, gdybym brał ten motocykl, zastanawiałbym się nad quickshifterem, który działa w górę i w dół. Można go sobie wysterować standardowo w Hondzie, czyli powiedzieć, czy ma działać twardo, czy miękko, czy średnio. Osobne ustawienia dla kopania w górę, osobne ustawienie dla kopania w dół. Na pewno bardzo przydatna rzecz. Na pewno jeżeli jeździcie sobie po jakichś krętych drogach, to też by się przydało, bo nie martwicie się o pracę tym sprzęgłem, tylko po prostu sobie kopiecie biegi i jest przyjemnie. Z kolei spodobało mi się nawet na drodze praca zawieszenia, ponieważ to zawieszenie jest relatywnie miękkie. I w związku z tym, jeżdżąc sobie po naszych wspaniałych polskich drogach, jesteście w stanie nie męczyć się po prostu za bardzo na tych dołach, tak? Jeżeli podróżujecie sobie, podróżowaliście, albo kiedyś mieliście do czynienia z motocyklami, czy to sportowymi, ale bardziej powiedziałbym, że nakedami, to one również mają już nieco inaczej ze strony, nawet zawieszenie jest bardziej miękkie, ale jednak nadal jeżdżąc po tych naszych polskich, zwłaszcza górskich drogach, gdzie tam jest asfalt raczej niezbyt nowy i zawsze popękany i tam jest masa różnych dołków, łat i takich rzeczach, to tym motocyklem przejeżdża się naprawdę rewelacyjnie w porównaniu do tego, co było na jakichś innych motocyklach, którymi jeździłem. On po prostu faluje i płynie, więc jeżeli na chwilę obecną jedziecie sobie jakimś nakedem, powiedzmy, i denerwuje was to, że gubicie plomby z zębów podczas przejeżdżenia po naszych polskich drogach, to być może ten motocykl będzie odpowiedzią, po prostu. Z tego względu, że tak jak wam mówię, on się zachowuje trochę jak krążownik. Tak, wpadacie sobie na drogę i płyniecie, to jest wszystko takie sterowane, jak się bujacie. Nie ma takiej sytuacji, że on zaczyna pompować zawieszeniem i tak dalej, przynajmniej mi się to nie zdarzyło. Natomiast jest to przyjemne, ale niestety w jakimś już terenie jest o tyle zdradliwe, że nie do końca się spisuje, tak? Jeżeli zjeżdżacie sobie na leśne drogi utwardzone, jest ok. Jeżeli wjeżdżacie sobie na jakieś szutry, jest ok. Ale jeżeli tam pojawiają się jakieś większe doły, to niestety nie pojedziecie sobie na pełnym gazie 100 na godzinę, bo po prostu to zawieszenie sobie średnio daje w tym momencie radę. Wiadomo, że no, Transalp jest trochę innym motocyklem niż ten RK, do której nawiązuję, ale jeździłem cięższymi motocyklami Adventure, które radziły sobie lepiej przy wyższych prędkościach. Tutaj to, w jaki sposób pracuje zawieszenie, trochę zniechęciło mnie do wjeżdżania na takie bardziej, powiedziałbym, średnie tereny, tak? Więc trzymałem się bardziej takich, powiedzmy, dróżek leśnych, polnych, ale zbitych, bo jeżeli pojawiał się tam już piach, miałem taki właśnie dojazd nad jezioro po dosyć piaszczystym podłożu, powiem wam, że nie czułem się zbyt pewnie, pomimo tego, że macie tryb gravel, który teoretycznie ma wam ułatwić tą jazdę i łatwe, jeśli chodzi o pracę silnika, jeśli chodzi o działanie ABS-u. Macie dwa stopnie kontroli tego ABS-u, teoretycznie możecie wyłączyć ABS tylnego koła całkowicie. Ja mam wrażenie, że mi się nie udało tego zrobić. No i też jest inna kwestia, że ta opona teoretycznie no ma jakąś tam kostkę, wiadomo, że nie jest to enduro. W związku z tym to jest bardziej taka szosowa opona, która teoretycznie pozwoli wam zjechać na jakiś tam teren, ale tak jak mówię, tylko lekki, niezbyt hardkorowy. No to ile ta opona jeszcze daje sobie radę właśnie na takim utwardzonym gruncie i na asfalcie całkiem dobrze, to tyle, jeżeli ktoś jest takim bardziej hardkorowym podróżnikiem, to niestety nie będzie z niej zadowolony, a my tutaj mamy nawleczone Dunlop Trailmax Mixture. Wszystko co wzięte do kupy sprawiło, że no nie za bardzo chciałem ryzykować wjazdy w takim terenie, w jaki wjechałem bez bólu KTM 790 ADV-ką, Afriką, czy właśnie tenerką, którą po prostu szalałem jak wściekły po jakichś, wiecie, w dołach, kolejnach, błotach i innych takich rzeczach. Możecie sobie tam zobaczyć inne recenzje. I jest jeszcze jedna rzecz, którą od razu wyłapał mój znajomy Kiwo z Motopassi, który jest takim, no wiecie, endurowcem z krwi i kości. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Widzicie tą miskę olejową? Nie rzuciło mi się to w oczy w Hornecie, bo było to bardziej zamaskowane. Natomiast tutaj widać, że cały ten element po prostu odstaje. Jeżeli tylko zapompuje wam zawieszenie i zawadzicie jakiś korzeń czy coś takiego, zrywacie wszystko. Także należałoby się wyposażyć w akcesoryjną osłonę silnika, która również jest dostępna. Ale plus do jazdy w takim terenie to właśnie, tak jak wam mówiłem, to, że ten motocykl posiada kilka trybów jazdy. O tym za chwilę. W każdym razie posiada ten właśnie tryb gravel, który pozwala wam wjechać w teren
I w związku z tym, że nie mamy tutaj linki na gazie, tylko mamy przepustnicę sterowaną elektronicznie, to po prostu w tym trybie ta manetka gazu jest na tyle nieczuła, że możecie latać po tych dołach, może wam drgać ta ręka, a i tak nie będzie się to objawiało jakimiś szalonymi zrywami do przodu, ponieważ nad tym wszystkim czuwają te raz, że systemy kontroli trakcji, a dwa, że właśnie te tryby też zmieniają moc silnika w zależności od tego, w jakim trybie jedziecie. Wiadomo, że przy takim motocyklu też przyda się stopka centralna. Niestety jest to akcesorium, za które będziecie musieli sobie dopłacić, ale wydaje mi się, że warto. Natomiast to, co bardzo mocno mi się spodobało, to właśnie te kufry, które tutaj widzicie. Oczywiście ten kufer kupujecie osobno, te dwa osobno, one są po prostu częścią innych zestawów. Co jest fajne w tych kufrach? Na pewno to, że tu, poza tym, że leży teraz mój plecak, ale zmieścicie bez problemu dwa kaski. Wchodzą, zamykacie, wychodzicie, zostaje to wszystko sobie w motocyklu. Dwa kaski wchodzą bez problemu. No i sposób ich zdejmowania to jest wszystko, co was interesuje. Teraz jest zablokowany, a teraz już go wam nikt nie zdejmie. Tak samo jest to wszystko w boku. Tak samo wystarczy odblokować, jeżeli chcecie zajrzeć do środka. Otwieracie. Każdy kufer też posiada taką torbę, do której jak się spakujecie, jak się zmieścicie w tą torbę, to ta torba na pewno zmieści się w kufrze i możecie sobie spokojnie z tym pojechać dalej. No i też, żeby to ściągnąć, wystarczy wziąć tą klameczkę i możecie sobie, aha, stopka centralna, i możecie sobie ten kuferek zdjąć, tak? Jeżeli trzeba go znowu założyć, celujecie sobie tylko, ciach, ciach, i temat macie spięty. Ogólnie kufry mają 33,26 litrów pojemności, jeśli chodzi o kufry boczne, oraz 50 litrów kufer centralny. I sprawia to tyle, że w dwie osoby jesteście spokojni spakować się na nawet jakiś tygodniowy wyjazd, w zależności od tego, jakie macie potrzeby zabierania rzeczy ze sobą. Ale w moim przypadku skończyło się tym, że ja zawodnąłem ten kufer i wpakowałem się w niego. Moja połowica spakowała się w ten średni kufer, a ten kufer został załadowany jakimiś dodatkami typu kosmetyki, ładowarki, etc., etc. Natomiast więcej na temat tego motocykla to opowiem wam już z drogi. Jedziemy. No dobra, ale zanim jeszcze prawidłnie ruszymy, to kilka słów, ponieważ wyświetlacz mamy taki sam jak w Fornecie, przełączniki takie same jak w Fornecie, silnik taki sam jak w Fornecie, rama taka sama jak w Fornecie i tak dalej, ale pewnikiem dużo jest osób, które nie widziały recenzji Horneta, także zobaczmy, co można zrobić z naszym wyświetlaczem. Jak widzicie, przytrzymanie dużej klawisza w lewą stronę odpalamy dodatkowe menu. Możemy tutaj sobie przejść do ustawień trybu jazdy usera. Mamy bowiem cztery tryby. Mamy Sport, mamy Rain, mamy Standard oraz mamy User Mode i Gravel. W naszym User Mode możemy sobie zmienić zarówno moc silnika, hamowanie silnikiem, poziom trakcji oraz ABS. Niestety nie udało mi się go wzorować całkowicie, nie wiem, czy jest to możliwe. Być może tak. Można sobie ustawić punkt, w którym monitor zaczyna wam w zależności od jego trybu odpowiednio migotać. Automatycznie wyłączające się kierunkowskazy, włączone czy wyłączone, tryb resetowania podróży, tego przebiegu automatyczny, HIS, czy włączony, czy wyłączony. Mamy cztery tryby, jeśli chodzi o nasz wyświetlacz. Ja przeważnie jeżdżę z tym, jest dla mnie najlepszy, najczytelniejszy. Ale oczywiście każdy wedle swoich preferencji może sobie ustawić, wybrać jeden z czterech zaproponowanych. Możecie sobie ustawić poziom jasności albo ustawić w auto. Ja jeżdżę z auto i jest całkiem dobrze. Możecie sobie zmienić również tło, czy będzie czarne, białe, czy metaliczne. Ja ustawiam na auto i ono się automatycznie po prostu przełącza pomiędzy białym a ciemnym, w zależności od tego, jak bardzo świeci nam słońce. No i oczywiście możliwość zarządzania kartami. Mamy na wyświetlaczu cztery zakładki, po cztery funkcje prezentowane dla każdej z nich. Możecie to sobie ustawić w bardzo łatwy sposób pod siebie. Jak widzicie, ja tutaj sobie poustawiłem różne informacje dla każdych zakładek, tak żeby tego nie dublować. Patrzyłem, jak to się tam zachowuje. Oczywiście możecie ustawić datę, czas, jednostki, zmienić język, przywrócić ustawienia domyślne oraz
sparować swój motocykl z motocyklem. Ja oczywiście zastosuję to połączenie, ponieważ żeby to dobrze działało, to musicie pobrać aplikację Honda i dopiero jak macie tą aplikację na telefonie i ten komputer połączy się z waszym telefonem, to poprzez tą aplikację możecie sobie tam wykonać jakieś połączenia i jeżeli się nie mylę, to również pokazują wam się jakieś informacje z nawigacji, natomiast ja nie miałem tej aplikacji, ale wiem, że połączenie z tym motocyklem jest bardzo proste. Po włączeniu zapłonu to urządzenie jest po prostu widoczne na telefonów, można się z nim bez problemu sparować. No i jeszcze tam jakieś funkcje bardziej już serwisowe, które nas średnio dotyczą. Na chwilę obecną średnie spalanie według komputera to 4,6 litra na 100 km. Ja oczywiście zweryfikuję tą informację, policzę ile wlałem, ile przejechałem, ile tu wyjdzie, wrzucałem w pasku na dół, ale mogę wam na pewno powiedzieć, że po raz pierwszy tankowałem motocykl po przejechaniu 270 km. Pierwsze 270 km to było trochę więcej po takich mniejszych miejscowościach, tak? Nie jechaliśmy trasą, tylko jechaliśmy sobie takimi bardziej malowniczymi, krętymi dróżkami przez jakieś mniejsze miejscowości, także można powiedzieć taki miks tras takich krajowych plus jakieś tam pomniejsze miasta, przez które musieliśmy się jakoś tam przebijać. Natomiast później, kiedy jechaliśmy już bardziej trasami, to drugie tankowanie miałem po przejechaniu 300 km. Ogólnie jeśli chodzi o pozycję, no to siedzi się na nim w sposób bardzo wyprostowany. Kierownica jest dosyć szeroka, pomimo tego, że ten motocykl ma jakąś tam swoją masę, to no powyżej tych 15-20 na godzinę. Dobrze się stabilizuje i można sobie nim swobodnie pojechać z mniejszymi prędkościami, pozakręcać i tak dalej. Natomiast przy tej wysokości siedzenia, ja przy 1,82 m bardzo rzadko daje mi się pełnymi stopami dotknąć ziemi. Jak mam pasażera i bagaże, to bez problemu. Teraz, kiedy jadę na sucho, powiedzmy, no to w wielu przypadkach opieram się bardziej na palcach. I teraz to opieranie się bardziej na palcach skutkuje tym, że również podczas przelotów po tych jakichś mniejszych wertepach, jeśli trzeba było gdzieś tam zawrócić, odepchnąć się, no to niestety było to dosyć uciążliwe. No bo stąpając stópkami, a w zasadzie palcami po piasku, ciężko jest o to, żeby czuć się, wiecie, pewnie i stabilnie. I tak jak wam mówiłem, o ile po zjechaniu w takie większe doły, no to nie do końca chciałem jechać dalej i jechać szybciej. Tak samo dzisiaj chciałem zacząć tą recenzję od takiego pola, ale tam sporo wody się wylało, grząski teren, stwierdziłem, że no nie, po prostu na tej oponie nie. Nie z tymi kuframi, nie z tym wszystkim, po prostu nie czułbym się na tyle pewnie, żeby to zrobić. I to wiecie, to nie jest tak, że unikam tego, boję się czy coś takiego, bo lubię sobie zjechać w teren. Wyrastałem na takich klimatach, lubię sobie odkręcić gaz, lubię sobie, wiecie, żeby tyłek pojechał trochę bokiem, poświrować troszeczkę w takich miejscach. Natomiast no są motocykle, na które wsiadam i czuję, że okej, zróbmy to, no ten motocykl do nich się nie zalicza. Natomiast jeśli chodzi o jazdę taką po mieście, no to powiem wam, że jest naprawdę przyjemnie, bo to zawieszenie elegancko radzi sobie z tymi naszymi nierównościami. No i teraz korzystając z tego, że wieje, musicie też pamiętać, że no to jest już kawał maszyny i ona jest podatna na wiatr. Jeżeli jedziecie sobie drogą, wylatujecie za jakiegoś lasu i są jakieś boczne podmuchy powietrza, to one są dosyć mocno odczuwalne. Przy wyższych prędkościach, jeżeli jest dosyć spokojnie, to naprawdę jest ok, tak? Ten motocykl nie wężykuje, nie szarpie nim za bardzo i tak dalej. Natomiast te boczne podmuchy powietrza są odczuwalne. I pewnie też słyszycie po moim kasku, że jednak trochę szumi, buczy. No jest po prostu głośno. Dobre jest to, że ten motocykl daje sobie radę z dołu. Naprawdę potrafi wyjść i jechać powoli, prykając delikatnie, zwłaszcza w tym trybie rain, zwłaszcza w trybie gravel. Natomiast przy trybach sport i standard, no odczuwalnie lepiej się napędza, aczkolwiek też przechodzi sporo drgań, zwłaszcza przy przyspieszaniu. No i tak jak wam mówiłem, jeżeli chcecie mocno przyspieszyć do wyprzedzenia, czy po prostu poczuć moc pod nogami, no to niestety, ale trzeba go trzymać w wyższych obrotach.
O ile wiecie, takie spokojne, powolne napędzenie maszyny, tak jak teraz, realizowane jest bez problemu do tych 4000. Natomiast jeżeli chcecie już przyspieszyć, to widzicie, on się zaczyna telepać i dopiero od 6000 zaczyna jechać. Także wyprzedzania, redukcja i ogień od 6000. Powolne takie napędzanie się, spokojnie do 4000 wam ten silnik wystarcza, jedynka, dwójka, do szóstki i sobie jedziecie. Lusterka ok, wszystko widać, bez problemu je sobie ustawiłem pod siebie. Przełączniki, kiedy już się właśnie człowiek przyzwyczai do tego nisko zawieszonego kierunkowskazu w Hondzie, to jest wszystko w porządku, jest on dosyć twardy. Natomiast to, co jest najważniejsze, czyli szybka zmiana naszego trybu jazdy pod przyciskiem Mode, jest wystawiona idealnie pod kciuka. Trochę nie jestem przekonany do tego przełącznika świateł, no ale nie było go gdzieś już chyba upchnąć. W każdym razie szkoda, że w podstawowej wersji nie mamy tutaj gniazda ładowania, bo czegoś takiego również należałoby się spodziewać po motocyklu typu Adventure, no ale wiadomo, że każdy chce zarobić na sprzedaży dodatkowych akcesoriów. Podoba mi się to automatyczne wyłączanie kierunkowskazów, całkowicie zapomniałem o tym, żeby to robić. Faktycznie w momencie, kiedy ten zakręt nie jest jakoś mocno zaakcentowany, to warto jednak ten przycisk kliknąć. Natomiast w większości przypadków ten automat bardzo dobrze sobie radził. Podoba mi się mega praca skrzyni w tym silniku. To w jaki sposób możecie zmieniać sobie przy niewielkim nakładzie ruchu manetki gazu obsługiwać tą skrzynię bezprzęgłowo, czyli po prostu stosować sobie gaz jako sprzęgło. O tym tam więcej mówiłem w poradniku na temat tego, jak zmieniać biegi w motocyklu ze sprzęgłem i bez sprzęgła. To możecie sobie znaleźć ten film i obejrzeć. Tutaj sprawuje się to pięknie. No jak widzicie, jadę pod górkę, czwarty bieg, 50 na godzinę, 2500 obrotów i ten silnik się fajnie toczy, nie ma z tym problemu, ale gdybym chciał tam przyspieszyć, to od razu byłoby takie zmień mi bieg, tak? Wołanie o pomstę do nieba. Dobre hamulce, na dobrą sprawę, jak na masę tego motocykla. Oczywiście mając na uwadze, że on całkiem sporo nurkuje zawieszeniem przy takim mocniejszym hamowaniu, to jednak można sobie bez problemu obsługiwać ten hamulec jednym palcem. Bardzo fajny, dozowalny, bardzo łatwy do wyczucia hamulec. ABS działa jak to ABS-y. Nie jest to ABS wyciągnięty z Afryki, więc on wam delikatnie koła na piasku nie zwolni. Poszarpie troszeczkę, ale w sposób taki przewidywalny, całkowicie do opanowania. Tak szczerze powiedziawszy, to wszystko, co wam do tej pory powiedziałem, to schodzi do tej konkluzji, o której była mowa na początku tej recenzji, że o ile właśnie taka jazda tutaj po mieście, o ile taka jazda na jakieś tam nieduże dystanse, to ten motocykl na pewno będzie, nowy właściciel będzie zadowolony. Natomiast jeżeli ktoś chciałby pojechać bardziej hardkorowo w terenie, jeżeli ktoś chciałby wyruszyć w dłuższą podróż i czuć się komfortowo, to przede wszystkim trzeba tutaj sporo poinwestować, podrzucać sobie właśnie szerszą szybę, może coś ogarnąć z kanapą, żeby była wygodniejsza. Ja zainwestowałbym też na pewno w quickshifter i być może poczudował coś ze światłami, jeżeli zdarza wam się sporo jeździć po ciemaku, bo no wiecie, jeżeli wjeżdżacie z dróg takich oświetlonych, gdzie jest masa pojazdów, jest to las po prostu, środek nocy, to ciężko powiedzieć o tym, żeby dobrze było to wszystko widać, no chyba, że będziecie jechali raczej wolniej. No dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że powiedziałem wam już wszystko. Ja lecę dalej poogarniać tematy. Was zachęcam do pozostawienia własnej opinii na temat tego motocykla, jeżeli takowy posiadacie i zrobiliście już więcej kilometrów i macie już własną opinię wyrobioną. Wiadomo, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie, zerkajcie na inne moje aktywności, a my standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka. Film Ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego Patronite'a, dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!